przygotowanie z tego względu, że swoje, jak to się mówi, trzeba wybiegać. A jeśli chodzi o drugą rzecz, no to wiadomo, że jakieś tam błędy, które powodowały to, że tak dużo bramek traciliśmy na jesień, chcieliśmy wyeliminować. Troszeczkę nad tym popracowaliśmy i mam nadzieję, że skutek wiosną będzie widoczny. Chyba większość drużyn w pierwszej kolejności jako cel główny stawia sobie tą pierwszą ósemkę, my również, i dopiero potem po ewentualnych podziałach będziemy myśleć o celu jakimś tam, jak to się mówi, docelowym. I no w tej chwili walka, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko po prostu utrzymać tą pozycję, którą w tej chwili posiadamy. Także co, no, nie pozostaje na nic innego, jak tylko powalczyć o 3 punkty w tej chwili najbliższym meczu i realizować swój plan stopniowo. Każdy znajdą się plusy i minusy. Na pewno plusami jest to, że każdy mecz praktycznie jest o jakąś tam stawkę, niezależnie od tego, w której grupie jesteśmy. Po podziale tych punktów te różnice nie są tak wielkie, aby można powiedzieć, że spać sobie spokojnie. Każdy wtedy walczy o swoje jak gdyby cele. W grupie mistrzowskiej oczywiście to jest mistrzostwa, a w grupie spadkowej walka o utrzymanie. Także, a jeśli chodzi o może te minusy, no może to nie do końca jest też sprawiedliwe, bo ktoś, kto zdobył sobie dużą przewagę, jeśli chodzi o różnicę punktową między na przykład pierwszym a drugim miejscem, po podziale ta różnica zdecydowanie maleje i myślę, że tu też nie do końca te drużyny, które oczywiście uciekają, się z tego cieszą, a te, które gonią, myślę, że jednak są z tego zadowolone.